Król D7, król E8 w ogóle! Król wjechał na E8, goniec D7, teraz już pionka E7 nie da się zatrzymać. Ależ te figury białego spenetrowały pozycję przeciwnika. No zdaje się, że Hikaru Nakamura po prostu na kompletnie przegrany i za chwilę król odchodzi, E8, hetman i pozamiatane. Ale goniec A5 bardzo złośliwe, król teraz odejść nie może, goniec C7, nie do końca wiem po co. Wieża C8 trzeba zagrać, 5 sekund, oj Duda, a dobra, myślałem, że to misklik, ale ludzi karbuzik. Wieża C8, no coś tutaj Duda musi złapać koordynację. Prawdopodobnie chce on po prostu wyjść tutaj królem na D7 i w tym momencie już może iść królem na D6 i nie ma jak pola E8 zabezpieczyć, bo w kolejnym ruchu i nie ma też tutaj szacha, proszę państwa, także hetman już będzie dorabiany. 6 sekund i mamy to! Kolejne zwycięstwo ustrzelony Hikaru Nakamura, proszę państwa.